CBA zatrzymało 7 osób podejrzewanych o nieprawidłowości i korupcję przy pozyskiwaniu dotacji ze środków publicznych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Polskiego Funduszu Rozwoju. Zatrzymani to m.in. prezesi spółki pośredniczącej w pozyskiwaniu środków od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i z Polskiego Funduszu Rozwoju oraz prezesi spółek występujących jako uzyskujący te środki. Zatrzymano też księgową jednego z koncernów. Z ustaleń śledczych wynika, że przedsiębiorcy wnosili o dofinansowanie z Narodowego Centrum za pośrednictwem specjalnego funduszu. Mechanizm inwestycji polegał na tym, że uzyskane środki publiczne łączone były z wniesionym przez beneficjentów kapitałem prywatnym. Prezes zarządzający funduszem spółki miał uzależnić wypłatę dotacji od uzyskania korzyści majątkowych. Z analiz wynika, że firmy uzyskały nienależne dofinansowanie w wysokości 84 tysięcy złotych. Prokuratura przedstawiła już zatrzymanym zarzuty korupcyjne oraz osiągnięcie korzyści majątkowej poprzez uzyskanie nienależnej im sumwencji finansowej.